dobry Państwu. Na tym filmie zostanie przedstawiona procedura wypełniania formularza wniosku do naboru dotyczącego finansowania kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Wszystkie pola, które są w formularzu zaznaczone kolorem niebieskim, są to pola, które wypełniają się automatycznie. W sekcji, którą widzimy, A1, pola dotyczą danych wnioskodawcy i zostały one zaciągnięte z utworzonego przez Państwa wcześniej profilu wnioskodawcy. Przykład będzie pokazany na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak więc zaciągnęły nam się wszystkie informacje dotyczące wnioskodawcy. Proszę zwrócić uwagę na określenie w tworzeniu profilu wnioskodawcy formy prawnej Państwa przedsiębiorstwa, ze względu na to, że od tego, jaka zostanie tu wybrana forma prawna, w dalszych sekcjach pewne tabele się rozwijają lub się nie pokazują, więc należy zwrócić na to uwagę, żeby ta forma była poprawna. Wypełniamy pole dotyczące daty rozpoczęcia działalności. Wpisujemy datę rozpoczęcia zgodnie z CEIDG dla jednoosobowej działalności. W przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS-ie datę wpisu do KRS-u. Następnie mamy pola dotyczące adresu do korespondencji. Jeżeli jest inny, wprowadzamy ten adres. Jeżeli jest taki sam, wypełniamy pola dotyczące adresu do korespondencji, również pole dotyczące adresu przechowywania dokumentacji. W tabeli A1.2 wskazujemy osobę do kontaktów roboczych. Proszę zwrócić uwagę na to, żeby była to osoba, która będzie miała jak najbardziej szeroką wiedzę na temat Państwa projektu i która będzie zajmowała się wypełnianiem, składaniem formularza wniosku. Ponieważ do tej osoby, z tą osobą ewentualnie będą kontaktować się pracownicy LAWP-u. Następnie w tabeli A1.3 wskazujemy osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. W przypadku jednoosobowej działalności będzie to osoba fizyczna, która prowadzi tą działalność gospodarczą. W przypadku innych podmiotów powielamy tabelę i wskazujemy wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS-em. Tutaj mamy wszystkie pola, które wypełniły się automatycznie. Automatycznie wypełnia się tytuł projektu, nie ma możliwości jego modyfikacji. Pole B8 w tym momencie jest puste, ale zostanie ono uzupełnione automatycznie w momencie, kiedy w dalszej części wniosku wybiorą Państwo okres, na jaki wnioskują o wsparcie, czyli 1, 2 lub 3 miesiące i wtedy zaciągnie się opis dotyczący krótkiego opisu projektu. Następnie mamy pola dotyczące okresu realizacji przedsięwzięcia. Okres realizacji trwa 3 miesiące maksymalnie, 1, 2 lub 3 pełne miesiące, zaczynając od sierpnia. Tak więc data rozpoczęcia jest wstawiona automatycznie jako 1 sierpnia. Data zakończenia zostanie zaciągnięta automatycznie po zadeklarowaniu przez Państwa w dalszej części, czy ubiegają się Państwo o dofinansowanie na 1, 2 czy na 3 miesiące. Główna lokalizacja projektu, tabela C1.1. Wskazujemy tutaj miejsce prowadzenia działalności, tej działalności, na którą ubiegamy się o wsparcie. Więc jeżeli mają Państwo w CEIDG czy w KRS-ie wpisane kilka miejsc prowadzenia działalności, należy wybrać to, które jest związane z działalnością, na którą ubiegają się Państwo o wsparcie. Przeważnie będzie to adres siedziby oddziału. Zablokowane na stałe jest województwo lubelskie, ponieważ projekt musi być realizowany na terenie naszego województwa. Następne pola wypełniły się automatycznie. Przechodzimy do sekcji dotyczącej statusu wnioskodawcy. W tej sekcji wnioskodawca oświadcza, czy posiada status mikro lub małego przedsiębiorstwa, bo tylko takie są uprawnione do otrzymania dofinansowania. Status w przypadku jednoosobowej działalności, jeżeli wnioskodawca nie posiada żadnych powiązań z innymi podmiotami, oświadcza w punkcie tym, że jest podmiotem samodzielnym. Od tego, czy wnioskodawca oświadczy, że jest podmiotem samodzielnym lub nie, zależy pojawienie się kolejnych tabel do wypełnienia.
W pierwszej kolejności wnioskodawca określa, czy jest mikro, czy małym przedsiębiorstwem. Następnie podaje swoje dane w tabeli D1.2 dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu w euro i przychodów w euro za lata 2017-2019. Jeżeli pomiędzy wnioskodawcą a innymi podmiotami zachodzą relacje powiązania lub partnerstwa, a o takich relacjach mówimy w przypadku, rozróżniamy dwa rodzaje takich relacji, kapitałowe i osobowe. Jeżeli osoba, która, powiedzmy na przykładzie tej jednoosobowej działalności, jeżeli osoba, która wnioskuje o wsparcie, posiada udziały lub jest wspólnikiem w innych przedsiębiorstwach, mogą wtedy zachodzić relacje powiązania lub partnerstwa. Szczegółową instrukcję dotyczącą tego, kiedy zachodzą takie relacje i w jaki sposób wypełniać tabelę, znajdą Państwo tutaj w tej literce I. Tak więc, jeżeli posiada udziały lub jest wspólnikiem, mogą wtedy zachodzić te relacje kapitałowe. Jeżeli jest członkiem organów zarządczych innych podmiotów, mogą wtedy zachodzić relacje powiązań osobowych. Wówczas zaznaczamy tutaj, że występują powiązania. W momencie, kiedy zaznaczymy, że wnioskodawca nie jest podmiotem samodzielnym, czyli zachodzą relacje powiązania partnerstwa, mamy dwa kolejne pytania. Czy wnioskodawca jest powiązany i czy wnioskodawca pozostaje w relacjach partnerstwa z innymi podmiotami? Załóżmy, że wnioskodawca jest powiązany z innym podmiotem. Wtedy wyskakuje nam dalej sekcja D4, podmioty powiązane, gdzie wpisujemy nazwę podmiotu, NIP podmiotu oraz podajemy dla tego podmiotu dane dotyczące wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu i przychodów, analogicznie jak wypełnialiśmy to w powyższej tabeli dla wnioskodawcy. Jeżeli podmiotów powiązanych jest więcej niż jeden, na dole dodajemy kolejne sekcje dotyczące podmiotów powiązanych. Jeżeli zachodzą relacje partnerstwa, zaznaczamy odpowiedź tak. Pojawia nam się sekcja D5, w której wypełniamy dane dotyczące podmiotu partnerskiego. Nazwę podmiotu, NIP, procentowy udział w przedsiębiorstwie partnerskim oraz kod PKD prowadzonej działalności przez to przedsiębiorstwo. No i wypełniamy tabelę tak, jak robiliśmy to dla wnioskodawcy i podmiotów powiązanych. Wskazujemy wielkość zatrudnienia, sumę aktywów bilansu oraz przychody. Następnie mamy tabelę podsumowującą, tabelę D6, w której należy wskazać dane wnioskodawcy, do których dodajemy 100% danych podmiotów powiązanych oraz w zależności od wskazanego procentowego udziału dane podmiotów partnerskich. W powyższej sekcji mamy jeszcze dwa pytania. W przypadku jednoosobowej działalności wnioskodawca musi oświadczyć, czy jest wspólnikiem w spółkach cywilnych. Jeżeli oświadcza, że jest wspólnikiem w spółkach cywilnych, pojawia się tabela, w której należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej, w której wnioskodawca jest wspólnikiem. Wpisujemy nazwę i NIP spółki. Jeżeli wnioskodawca jest wspólnikiem w więcej niż jednej spółce, dodajemy wiersze i podajemy kolejne podmioty. Drugie pytanie nie dotyczy osób fizycznych, dlatego nam się zaznaczyło automatycznie, ale w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne w tym punkcie członkowie zarządu, udziałowcy i wspólnicy spółek prawa handlowego i spółek osobowych oświadczają, czy prowadzą swoje indywidualne działalności gospodarcze w oparciu o wpis do CEIDG. Jeżeli prowadzą takie działalności, pojawi się tabela dotycząca wpisania danych dotyczących tej ich jednoosobowej działalności gospodarczej. W dalszej części wniosku mamy pytania, od których zależy, czy wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie, czy nie. Wnioskodawca składa oświadczenia dotyczące tego, że prowadził działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz że prowadzi tą działalność gospodarczą na dzień składania wniosku. Wnioskodawca oświadcza również, że na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadał siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz oświadcza, że posiada siedzibę, oddział, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
na terenie województwa lubelskiego na dzień składania wniosku. Następnie z listy rozwijalnej należy wybrać kod PKD działalności, na którą wnioskodawca ubiega się o wsparcie. Wsparcie nie może zostać przyznane na działalność wykluczoną, przy czym jeżeli wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności i jedna z nich jest wykluczona, a o wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego ubiega się w związku z inną działalnością, należy wskazać tutaj kod PKD tej faktycznie prowadzonej działalności, której dotyczy udzielane wsparcie. Następnie wnioskodawca oświadcza, że na dzień 31 grudnia nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia ogólnego oraz, że w związku z wystąpieniem pandemii COVID znalazł się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet utraty płynności. W związku z tym, że udzielenie wsparcia zależy od tego, czy sytuacja wnioskodawcy pogorszyła się w następstwie pandemii COVID, wnioskodawca w kolejnym polu powinien uzasadnić, w jaki sposób wystąpienie pandemii wpłynęło na prowadzenie przez niego działalności i w jaki sposób przyczyniło się do spadku obrotów. Szczegółowe informacje znajdują się w części instrukcyjnej dotyczącej tego punktu. Następnie wnioskodawca po oświadczeniu, że odnotował spadek obrotu o przynajmniej 30%, wskazuje miesiąc, począwszy od marca tego roku do czerwca tego roku, w którym odnotował największy spadek obrotów i wskazuje wartość obrotów, przychodów z tego miesiąca w tym polu. Następnie wybieramy miesiąc poprzedzający ten miesiąc, w którym mieliśmy spadek obrotów lub miesiąc tożsamy z roku poprzedniego. Załóżmy, że będzie to miesiąc poprzedzający, czyli marzec, i wskazujemy wartość, jaką osiągnęliśmy przychodów, obrotów w miesiącu poprzedzającym. Później jak naciśniemy oblicz i zweryfikuj, formularz wniosku wyliczy nam procentowy spadek obrotów. Jeżeli będzie on mniejszy niż 30%, formularz nie będzie mógł się zwalidować poprawnie. W kolejnym polu E14 wskazujemy dokumenty źródłowe, na podstawie których wnioskodawca określił na wskazanym powyżej poziomie obroty w danych miesiącach. Tutaj w części informacyjnej, instrukcyjnej mamy informacje, na podstawie jakich dokumentów należy te dane podać. Przechodzimy do sekcji F dotyczącej wskaźników produktu i rezultatu. Cała sekcja dotycząca wskaźników wypełnia się automatycznie. Są to wskaźniki dotyczące liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w związku z wystąpieniem pandemii COVID oraz wartość udzielonego wsparcia. Wszystkie dane zaciągną się automatycznie. Oraz wskaźnik rezultatu, który jest jeden, dotyczący liczby utrzymanych miesięcy działalności gospodarczej. I w zależności od dalszej deklaracji wnioskodawcy, na ile miesięcy ubiega się o wsparcie i przez ile miesięcy deklaruje utrzymanie działalności, wskaźnik ten wypełni się również automatycznie. W zakresie rzeczowo-finansowym nazwa zadania, opis działań wypełnione są na stałe automatycznie. Wnioskodawca w tej części, w tabeli G1.2, wskazuje jedynie wielkość zatrudnienia na dzień 30 czerwca oraz deklaruje liczbę miesięcy, na które ubiega się o wsparcie. Wielkość zatrudnienia, należy tutaj zwrócić uwagę, żeby zachować spójność z przedkładanymi dodatkowymi załącznikami, które są wymagane do wniosku na potwierdzenie wskazanej tej wielkości. Do wniosku w ramach dodatkowych załączników wnioskodawca przedkłada umowę o pracę wraz z deklaracją ZUS-ZUA potwierdzającą zgłoszenie danego pracownika do ubezpieczeń oraz deklaracją imienną miesięczną za miesiąc czerwiec ZUS-RCA. To są dokumenty, które potwierdzają wielkość zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty. Wskazana w tym polu wartość powinna zgadzać się z tymi dodatkowymi przedłożonymi dokumentami. W momencie, gdy klikniemy oblicz zweryfikuj, formularz wniosku wyliczy nam automatycznie wielkość wsparcia, o jaką możemy się ubiegać. W związku z tym, że zadeklarowaliśmy
10,8 etatu. Zgodnie z wezwaniem do złożenia wniosku, takim regulaminem naboru, wielkość FTE jest obcinana do całości w dół, czyli liczymy, ile jest pełnych etatów. I w oparciu o zadeklarowane etaty obcięte do pełnych 10 i deklarację, na ile miesięcy wnioskodawca ubiega się o wsparcie, wskazaliśmy 2, wylicza nam się stawka jednostkowa, czyli kwota, o jaką ubiegamy się na jeden miesiąc, oraz dofinansowanie, czyli kwota, o jaką ubiegamy się na te wskazane 2 miesiące, czyli faktyczna dotacja, jaką otrzymamy. W następnym polu wskazujemy numer rachunku bankowego oraz nazwę banku. Jest to pole, z którego dane będą zaciągać się do umowy, więc proszę zwrócić uwagę, żeby podać prawidłowy numer rachunku bankowego. Następnie mamy listę załączników, które są wymagane do wniosku. Jest to formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, który wypełnia wnioskodawca, wskazując dane, które są analogiczne do danych wskazanych we wniosku, dotyczące działalności wnioskodawcy, działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o wsparcie, informacji dotyczących dotychczas otrzymanej pomocy. Następnie mamy załącznik dotyczący wielkości zatrudnienia, o którym już mówiliśmy. Wnioskodawca przedkłada umowę spółki cywilnej, jeżeli aplikuje spółka cywilna. Każdy wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności. W przypadku jednoosobowej działalności składa oświadczenie osoba fizyczna prowadząca działalność na formularzu dla osób fizycznych. W przypadku innych podmiotów składamy deklarację na formularzu dla osób prawnych i oświadczenie o niekaralności składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy zgodnie z KRS-em, w tym prokurenci samoistni. Jeżeli wnioskodawca nie podpisuje wniosku, tylko upoważnia do tego inną osobę, do wniosku należy załączyć również takie upoważnienie. Nie musi być to upoważnienie w formie aktu notarialnego, tylko sporządzone przez wnioskodawcę. Następnie mamy listę oświadczeń, które składa wnioskodawca w związku z ubieganiem się o pomoc. Dwa pola. We wszystkich polach jest wybór możliwości jedynie tak, bo te warunki muszą zostać spełnione, żeby wnioskodawca mógł ubiegać się o wsparcie. Należy się zapoznać, jakie oświadczenie wnioskodawca składa, ponieważ oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. I jeśli chodzi o wniosek, to by było na tyle. Dziękuję bardzo.